walking round my town. Cześć, z tej strony Raven. I w kawałek witam. I ten świniopan. Zabij go. Jezu. Jak on się nawet dużo doświadczenia z nich wypada. Jak ty się odzywasz do mistrza? To co z nich wypada to są złote chyba zęby, tak to się nazywa? Złote zęby. Dobra, w każdym razie pokazujemy wam piekło. Piekło! Do którego daliśmy się w poprzednim odcinku. Tu myślę, że możemy rzucić fuck, perłę. Dzięki, że mnie zrzuciłeś. Doceniam. Tak, zrzuciłeś. Ale ja w locie na szczęście rzuciłem perłę. Ha, 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 ha. To pewnie tak mnie nie zdało. Widzę chyba tam już... Przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Jakbyśmy nie zabili tego świniopana na początku, to one by nas teraz nie goniły. To znaczy, to działa w taki sposób, że tylko w danym obszarze... Załóżmy, że zabijesz jednego i tylko tam w tym obszarze będą cię gonić. I załóżmy, że te dalej już nie będą cię gonić. Aha, no właśnie, bo mnie goni ten... Zaraz mu sprzedam headshota. Widać tutaj już twierdzę. Twierdzę? Gdzie? Znaczy chodzi o taką twierdzę w piekle. Dobra, ale ja chcę zobaczyć gdzie. Tam w oddali taka jest morze lawy. Idę tam. Nie wiem, czy idę do... Gdzieś się zgubiliśmy. Nieważne, ja idę. O jest, widzę cię. Nie w tą stronę. Oj, czekaj, ktoś mnie tu atakuje. A w którą? Fak, zabili mnie. A tu jest ten monster spawner. Tak. To przeciwnicy i oni coś tam nie chcą. Tak, to są nowe potwory w grze, które nazywają się... O, jakie fajne dźwięki wydają. Które nazywają się... Rzucają złote coś. Blazy chyba? A jakie rzeczywiście, jak się je uderza, to tak jakbym dług stal. Okej, tu trzeba wszystko to ładnie oświetlić. Żeby się nie spawnowały. Albo po prostu zniszczyć. O. Tak, to co tutaj widać to są cegły z pieklane cegły, tak jak mówi nazwa. Pieklane cegły, I jeszcze płotki pieklane. Leather brick fence, no jeszcze chyba tu gdzieś schodki takie były. Oho, tu są więcej tych blazów. Do mnie też strzelają. Schowaj się za płotkiem. Kill him! I one wyrzucają cóż? Blaze Rod. Tak. I Blaze Rod potrzebujemy, by stworzyć stół alchemiczny. No. I też większość składników, jakich potrzebujemy do tworzenia właśnie tych alchemicznych mikstur i tego typu rzeczy musimy właśnie pozyskać w piekle, czyli na przykład taka specjalna odmiana grzybów, która występuje tylko w piekle. I co jeszcze? Ogólnie ten składnik, jaki potrzebujemy do stworzenia tych mikstur, musimy na początku każdą miksturę chyba, nie wiem do końca jeszcze jak to działa, na początku właśnie dodać ten specjalny rodzaj grzybów, żeby jakoś tam coś, nie wiem, wszystkiego tego się dowiem i tak, tego wszystkiego się dowiem, jak to wszystko działają, te mikstury i tak dalej. Okej, czyli w końcu opłaca się chodzić do piekła. Tak. Słowo. Masz może moje rzeczy tam gdzieś, czy nie? Nie. O, tutaj widać Magma Cube'a, czyli to jest taka pieklana odmiana slime'ów. I z nich chyba wypada Magma Cream. Łoj, one się na mniejsze dzielą. Kylem. Coś nie wypada, to z nich nie wiem czy... A, bo jesteśmy chyba na... A może to... Nie trzeba ich mieczem zabijać? Coś takiego? Nie. Nie wiem.
Dunno. Ale słyszę tego... Gasta. A, i z no. Gastów teraz wypada łza Gasta. Z tego można zrobić sztabki... sztabki żelaza? Chyba. No ogólnie to fajnie to wygląda dość. O, widzę, że tu znalazłeś te grzyby pieklane. Owszem, owszem. I to tak uczyniłem. Cóż to są za grzyby? To się nazywa Nether Wart. I jest, to jest podstawowy składnik mikstury. Tego, to wszystko pokażę wam w następnym odcinku. Na czym to rośnie? To jest coś specjalnego? Wydaje mi się, że chyba można to przenieść do normalnego świata i hodować to tam. Właśnie tylko na Soul Sandzie. Czyli właśnie na tym bloczku, który nas spowalnia. To jest Soul Sand? Tak, to jest Soul Sand. Okej. Okay. No i dobra, okay, to no chyba, i to chyba pokazaliśmy wszystko, co tutaj jest w piekle. Nowego. O, to znowu są grzybki. Tak. O. Aha. Czyli występują w takich jakby przedsionkach ze schodami. Światło. No dobra, więc okay. W następnym odcinku pokażemy wam inne nowości z wersji 1.0. Inne miasto. Więc zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka i dziękujemy serwisowi CraftServe za udostępnienie serwera do nakręcenia tych odcinków. I zapraszamy do oglądania kolejnych. Żegnają się z wami Discover i Reven. Na razie, cześć.